Cześć, widzimy się zaraz po końcowym gwizdku, właściwie kilkanaście sekund po końcowym gwizdku. Postanowiłem, że odpalę live'a po tym spotkaniu. Widzimy się po meczu w Krakowie. Krakowia wygrywa 1-0 z Jagiellonią Białystok. Podopieczni Jacka Zielińskiego zwyciężają w ostatnim meczu kalendarzowym u siebie w tej rundzie, no generalnie w tym roku. Myślę, że takie zwycięstwo bardzo cenne. Oczywiście nie była to jakaś specjalnie efekciarska gra, bo wszyscy kibice Pasów, wydaje mi się, ja też, definiowali ten zespół jako taka drużyna kameleon, czyli potrafiąca grać z mocnymi rywalami w bardzo przekonywującym stylu, albo gdzieś tam walczyć ze słabszymi i te mecze przegrywać. No gdzieś tam ta amplituda gier była spora. Dzisiaj mam wrażenie, że taki mecz naprawdę porządny. Oczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, nie było jakiejś takiej przesadnej wesołej radości czy atrakcyjności, natomiast liczy się to, co w sieci. W sieci jedna bramka strzelce Matej Rodin, kwadrans przed końcem. I też mam wrażenie, że to był taki mecz, w którym to od samego początku właściwie było widać, że jedna bramka może przeszylić szale zwycięstwa na którąś ze stron, bo oczywiście Jagiellonia też napierała, natomiast gdzieś tam dość szczelnie była zamknięta drużyna Macieja Stolarczyka, która też ostatnio nie ma łatwych tygodni, więc raczej wynik był głównym celem, a niekoniecznie atrakcyjna gra. Akcja bramkowa to jest zagranie oczywiście Jewgena Konoplianki, piłkarza, który robi różnicę, który potrafi właściwie jednym zagraniem, no tak jak chociażby dzisiaj, decydować o losach spotkania, wrzucenie piłki w pole karne, tam powiedziałbym delikatne strącenie czy zamieszanie, no generalnie zakotowało się pod bramką Alomerowicza, no i najsprytniejszy był Rodin, który głową umieścił piłkę w siatce. Kilka jeszcze niezłych akcji Jagiellonii pod sam koniec, kiedy drużyna z Białegostoku zaatakowano, przede wszystkim też grała w osłabieniu, bo Kowalski, który wszedł kilkanaście minut wcześniej, otrzymał czerwoną kartkę i pasy grały w przewadze. Drużyna z Białegostoku napierała, no bo też ostatnie zwycięstwo, czy właściwie taki powiedziałbym mecz, naprawdę dobry w wykonaniu, sprawdziłem sobie wcześniej, to jest początek października i wygrana bodaj z Koroną Kielce. Jeszcze dokładnie się upewnię, tak, 4-1 z Koroną Kielce, świetny mecz, naprawdę dużo bramek, od tego czasu naprawdę, no nie chcę powiedzieć jakaś czarna seria, ale kilka spotkań, w których wygląda troszeczkę to słabiej, no zresztą zerknijcie sobie na tabelę, tak to wygląda po tym spotkaniu, mam wrażenie, że naprawdę Krakowia, no już tak podsumowując sobie trochę tą rundę jesienną, no bo to było przedostatnie spotkanie dla jednych i drugich, no to Krakowia naprawdę można ją chwalić, mam wrażenie, że absolutnie wynik dobry, który jakby też oddaje i kadrę drużyny i realny potencjał, oczywiście na początku sezonu gdzieś tam były głosy, że zespół Pasów może nawet myśleć o, nie chcę powiedzieć o mistrzostwie, ale o górnej części tabeli, o strefie pucharowej, bo pamiętamy tą serię trzech zwycięstw z rzędu, bez straconej bramki, no między innymi jeszcze trafiona Legia Warszawa w tych spotkaniach, bo to był Górnik wyjazd, Korona Dom, a także Legia Dom. No później to troszeczkę się inaczej zmieniło, kilka takich spotkań nierównych, pamiętamy chociażby też ten ostatni mecz w Rzeszowie i porażka z Resowią 3-4 i odpadnięcie finalnie z Puchar Polski. Natomiast w lidze wygląda to naprawdę solidnie. Oczywiście przydarzyła się porażka z Lechią Gdańsk u siebie przed kilkoma tygodniami. Natomiast od tego czasu naprawdę porządny mecz w wykonaniu Pasów z Lechem Poznań 0-0. Spotkanie, które oglądałem z wysokości trybun. Przed tygodniem wygrana w Lubinie, gdzie padły te słynne słowa Piotra Stakowca. No i dzisiaj wygrana u siebie w domu z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku natomiast, no to też no nie chcę jakby tutaj przesadnie krytykować ekipy Macieja Stolarczyka, bo początek sezonu był niezły, całkiem obiecujący. No teraz to jest 16 miejsce, 18 punktów. To, co może, że tak powiem, straszyć albo być przerażające trochę w kontekście drużyny z Białegostoku, no to na pewno przyszły rywal, bo Jagiellonia zamyka tą rundę jesienną z Lechem Poznań. Mecz u siebie z aktualnym mistrzem Polski, z drużyną, która pokonała Villarreal i przedostała się do strefy pucharowej, także rzeczywiście Lech będzie natchniony na pewno na to spotkanie i będzie chciał fajnie spuentować rundę jesienną, więc też jakieś ciężary przed drużyną Macieja Stolarczyka, no ale też no, umówmy się i też uogólniając. Wiele jest drużyn typu Piast Gliwice, typu Miedź, które mają większe problemy. No uważam, że Jagiellonia to też nie jest drużyna z jakimś ogromnym, z całym szacunkiem, potencjałem. Jest kilku ciekawych piłkarzy. Oczywiście też tak już mówiąc stereotypowo opiera się na tym duesie Gual-Ima, gdzie tylko ten drugi był obecny na placu. Natomiast jakieś są przebłyski, ale no też nie powiedziałbym, że idą za tym jakieś takie solidne argumenty, żeby ta drużyna myślała o pierwszej ósemce, bo taki też był cel nakreślany od początku sezonu, czyli górna ósemka w wykonaniu drużyny z Białegostoku. Niech się ta kadra ustabilizuje, niech to będzie wyglądało jakś tak, no właśnie, stabilnie w poszukiwaniu dobrej formy. Ja pamiętam szczerze naprawdę taki pierwszy pozytywny sygnał to był po remisie w Częstochowie, kiedy to Jagiellonia dogoniła wynik, ze stanu 0-2 doprowadziła do 2-2 i później naprawdę fantastyczna seria kilku spotkań. Tam były przeplatane remisy i przeplatane zwycięstwa. Ciężko było Jagiellonię pokonać. No i później troszeczkę taka słabsza
słabsza seria i gdzieś tam te mecze, w których trudno było szukać zwycięstwa, tak jak wspomniałem wcześniej, no to poprzednie zwycięstwo o wykonaniu Jagiellonii to jest początek października. Mecz naprawdę ciekawy. Było trochę sytuacji. Mam wrażenie, że Jagiellonia na początku była konkretniejsza. Kilka razy zagroziła bramce Karola Niemczyckiego. Natomiast, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no, to był też taki mecz, w którym to no, gdzieś tam jedna akcja zadecydowała tak naprawdę o wszystkim i najsprytniejsza w tym wszystkim była Cracovia. Próbował wcześniej też napastnik pasów, czyli Makuch. Czolman również. No, generalnie widzimy tą Cracovię od kilku tygodni grającą na teoretycznie dwóch napastników pracujących. No bo to też nie jest tak, że jest tam ustawiony na dziewiątka w polu karnym, czekająca na dogrania, tylko zarówno były napastnik Miedzi, jak i Finn pracują, są właściwie pierwszymi obrońcami, gdzieś tam starają się tę piłkę odebrać, ale gram, wydaje mi się, że może się podobać, naprawdę są jakieś tam pozytywne sygnały, żeby nawet Cracovia była jeszcze wyżej w tabeli, zobaczymy jak to będzie wyglądało, przede wszystkim kluczem do sukcesu jest powtarzalność, Jagiellonia natomiast no, musi też przede wszystkim gdzieś tam uszczelnić tą obronę, grać pewniej z tyłu i w przypadku, kiedy dyskuje szybko piłkę, bo było to kilkukrotnie w dzisiejszym spotkaniu, musi szybciej wychodzić do przodu, muszą się koledzy bardziej pokazywać, bo często jest tak, że piłka, no i chcę powiedzieć, samopas jest spuszczana do Jesusa i Maza, ale jest tak, że gdzieś tam drużyna jest od niego zależna, a czasami bywa tak, że niektórzy koledzy się chowają i rzeczywiście tylko wszystko jest spoczywa na barkach Hiszpanom. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze raz rzut oka na tabelę, żeby to jakoś fajnie spuentować. Cracovia, tak jak widzicie, 7, Jagiellonia 12, jeszcze po jednym spotkaniu. Cracovia mierzy się z Wisłą Puck na wyjeździe. Jagiellonia z kolei spotka się z Lechem Poznań. To będzie rzeczywiście bardzo trudne spotkanie dla Jagiellonii, no ale może okazać się, że szczęśliwe. No zobaczymy, jak to się potoczy. Dzięki, to tyle ode mnie z tego spotkania w formie live. Zachęcam wszystkich standardowo do kciuku w górze, do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia przy okazji kolejnych spotkań. Jeszcze dzisiaj Ekstraklasa gra, dwa spotkania przed nami. Także rzeczywiście zacieramy ręce, idziemy po coś do picia, do jedzenia i wracamy przed telewizor oglądać kochaną Ekstraklasę.